Miłość jest bardzo konkretna. Ona nigdy nie jest jakimś bujaniem w obłokach albo tylko miłym uczuciem. Miłość jest tak naprawdę zgodą na poświęcenie czegoś ważnego dla mnie, dla drugiej osoby. O tym mówi dzisiaj do nas święty Jan w swoim liście, kiedy mówi: my miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. Jeśli by ktoś mówił: miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Dostrzec Boga w drugim człowieku i zacząć go kochać, to zawsze bardzo trudne, ale jednocześnie jest to takie zaproszenie, które wypływa z naszego doświadczenia miłości Pana Boga. Niech i ono będzie naszym udziałem każdego dnia. Zdarza się tak czasami w życiu, że słowo czy słowa, które słyszymy dziesiątki razy, raptem w nas ożywają, raptem nabierają nowego znaczenia, słyszymy je inaczej, coś w nas rodzą, docierają gdzieś do głębi naszego wnętrza, nie umiemy nawet tego określić. Słowa wybaczam Ci, kocham Cię i tak dalej budzą w nas nowe życie, odkrywają zupełnie inne przestrzenie, nawet jeżeli były słyszane wcześniej. Teraz przychodzimy drogą Jezusa do świątyni, słuchać słów miłości Ojca i prosić, żeby te słowa w końcu w nas ożyły, żebyśmy zrozumieli, co one oznaczają.